Tradycja sięgająca czasów świętego Franciszka z Asyżu, kultywowana do dziś przez zakon franciszkanów. Zakonnicy przynależni do śląskiej prowincji spotkali się na tzw. kapitule namiotów, czyli spotkaniu braterskim, które służy pogłębianiu więzi i realizowaniu powołania. Prowincja śląska to nie tylko franciszkanie ze Śląska, ale też z województwa opolskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Do Katowic przyjechało kilkudziesięciu zakonników. Pierwsi bracia w dużej ilości gromadzili się na kapitułach. Niektóre źródła nawet wspominają, że mogło być około 5000 braci, więc była trudność z zamieszkaniem. I bracia, chcąc uczestniczyć w tej kapitule, budowali takie ówczesne namioty. Były to przeróżne szałasy, takie jakieś lepianki, w których bracia mieszkali. Stąd ta nazwa, taka tajemnicza, która przetrwała do dnia dzisiejszego i którą my kultywujemy jako spotkanie braterskie. W dniu, w którym odbywa się kapituła namiotów, zakonnicy nie podejmują żadnych ważnych decyzji. To spotkanie, któremu przyświeca nie tylko zacieśnianie więzi, ale też umacnianie wiary. Powołanie to moment w życiu każdego zakonnika, od którego rozpoczyna się posługa, a bractwo ma pomóc wejść na tę ścieżkę. Nie ma żadnej specjalnej szkoły, nie ma też jakby bardzo konkretnego limitu wiekowego, bo mogą być sytuacje, w których ktoś odkrył to powołanie do życia zakonnego czy kapłańskiego w późniejszym wieku. Co to znaczy? Dzisiaj trudno powiedzieć, dlatego że młodość się wydłużyła i kiedyś się wstępowało zaraz po maturze, dzisiaj się wstępuje w trakcie studiów, po studiach, więc jakby to jest dosyć płynne. Natomiast to, co powinno pociągać, to jest duchowość świętego Franciszka. Co oznacza służenie Bogu i ludziom w duchu ubóstwa i misji? Tegoroczna kapituła namiotów ma upamiętnić również stulecie odrodzenia zakonnej prowincji śląskiej. Thank you.